Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z GTA Online. Dzisiaj postaram się zarobić 2,5 miliona dolarów w GTA w kilkanaście minut. Czy mi się to uda? No, zobaczymy. Mam do zdobycia diament w oczywiście najfajniejszym chyba napadzie, jaki powstał, czyli napad na El Rubico. Tak jest i postanowiłem, że sobie go obrobię. Znowu, po raz chyba 300. Nie wiem, który startujemy. Bardzo, o właśnie, pokażę wam ciekawą rzecz, którą żeśmy sobie razem gdzieś tam na streamku odkryli. Później. A zobaczycie, zobaczycie. Ciekawa rzecz robi się z tym strojem akurat, który mamy do dyspozycji przy tym napadzie. I startujemy napad na El Rubico, Cayo Perico, nawet się zrymowało i od razu robię sobie moje cele dodatkowe, ulubione, czyli płynę sobie na lotnisko. Zrobiłem nawet taki specjalny odcinek, gdzie pokazuję wam, jak robię wszystkie przygotowania do tego napadu i dzisiaj sobie zrobimy ten napad od A do Z, sam napad, nie? Bez przygotowań. Ale mamy dzisiaj fantastyczną nagrodę. No i emocje są tym większe, że wiesz, wszystko może się popsuć i nie wiadomo, czy mi wyjdzie ten napadzik. A naprawdę trafiła się bardzo fajna główna nagroda, czy raczej łup, który mamy zdobyć. Także szybciutko, bo tutaj też ważny jest czas, w jakim zrobimy sobie ten napad. Musimy napełnić torbę do pełna i zrobić napad poniżej 15 minut. Nie, więc czasu jest niewiele, musimy się pospieszyć. Ja gram na PlayStation 4. Jedynym tym minusem grania na PlayStation 4 dla mnie jest to, że no niestety celowanie nie idzie mi fantastycznie. Ale zobaczymy, jak będzie tym razem. Nie sprawdzałem, jaki tutaj jest łup do zebrania. Widzę, że na dole jest niestety kasa. Ale nie, jest jeszcze to, co mnie interesuje. Czyli jak to nazwiemy? No może oregano? Dobra, zbieramy to. Pyk. 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 Zbieramy kosiorkę. Kurde, na razie nie biorę tej kasy, zobaczę, co jest na górze tutaj. To jest moje ulubione miejsce do zbierania łupu i ja już właściwie co napad tutaj wszystko zbieram, więc chyba gra się nauczyła i tutaj nie daje mi takich fajnych łupów za każdym razem. Możliwe, że na górze nawet nic nie będę miał do zebrania. No zobaczymy. Zobaczymy. Robimy wszystko od A do Z razem. Podjeżdżamy sobie. Wiecie, co kiedyś zrobiłem? Kiedyś sobie wszedłem tam do środka, bo zobaczcie, te drzwi można otworzyć. Wszedłem tam do środka i nie mogłem wyjść, bo sobie zablokowałem te drzwi tym wózkiem widłowym. Ktoś z was sobie tak zrobił kiedyś? Kurde. I normalnie musiałem resetować napad. O nie, tu mamy tylko kasę. Oj, to mogę nie zdobyć chyba 2,5 miliona dzisiaj, ale zobaczymy. No nic, zbiorę tą kasę, bo też zależy mi w sumie na czasie. Zbierzemy. Szkoda, szkoda, że tu nie ma mąki. Wolałbym, żeby była mąka, ale trudno. Może być i też kasa. Zbierzemy jeszcze tą kasę z dołu. Powinniśmy mieć jakieś 400 tysięcy. Nie, nie będziemy mieli 400, będziemy mieli gdzieś 380 tysięcy zebranego dodatkowego łupu. A właśnie, teraz bym zrobił to, o czym wam mówiłem przed chwilą. Czyli bym sobie zablokował, gdybym tam wszedł. I tu by było, wiesz, trzeba trochę odjechać, ja już to przerabiałem. I te beczki najlepiej też odsunąć, bo to różnie bywa, no. Nie wiem, czy to się otworzy teraz? Okej, dobra, udało się. Co to mi się tutaj, co mi się stało? Czemu mi się kamera obraca? O, już jest dobrze, dziwne to było. Dobra, zbieramy kasę. No niestety, no, tego dodatkowego łupu jest mniej, ale to nie przeszkadza, bo ja też cisnę, żeby robić sobie to dodatkowe wyzwanko. Ty patrz, jeszcze trochę miejsca w torbie mi zostało, cholera. Spadła ta skrzynia. Okej, to teraz weźmiemy sobie łódź. No i kurczę, myślę, że będę miał jeszcze trochę czasu i zmieszczę się w tych 15 minutach, to podjadę sobie, podpłynę sobie do jednego dodatkowego celu i zbiorę tam łup. Co wy na to? Łup, łup zrobimy, nie? Zbierzemy tam z jednego stołu. A gdzie moja łódź?
A, jest przy brzegu, kurczę, dobrze, że nie odpłynęła. No 300 tysięcy, powiem wam, troszeczkę mnie boli, boli, że tak malutko. Wypadałoby coś tam więcej zebrać, nie? Dobra, cofamy, cofamy. I pyk. Zawracamy, zawrócimy. Ledwo co? Ale się udało zawrócić. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze łupy z głównego doku. Mam nadzieję, że będzie tam mąka. No, zobaczymy. Czekaj, czekaj, czekaj. Tu się chyba do niego wpływało. Zaraz za tą wyspą, nazwijmy to. I tam weźmiemy tylko z jednego stołu łupy. I już od razu płyniemy do głównego naszego celu. No szkoda, że na lotnisku nie było fajnych rzeczy, nie, do zebrania, tylko takie dziadostwa. Ale damy sobie jakoś radę. Dobra, tutaj sobie będziemy mieli jednego strażnika też. O, nie ma go, a nie, jest, pojawił się, okej. Dobra, musimy zabić kamerę. Kamera. Pyk. Załatwiona. Wypadałoby też unicestwić strażnika, który gdzieś tu chodzi. Teraz się zatrzyma. Pyk, pięknie. Dobra, wchodzimy do środka, zobaczymy co tutaj jest. A tutaj, ojej, ale mi się słabe dodatkowe cele trafiły. No to nie szkodzi, zbierzemy tą kasę i będzie chyba jakieś 380 tysięcy łącznie, nie? No szkoda, no zdarza się. Nie zawsze są te najlepsze łupy. Ale powinno wystarczyć mi do mojego celu dzisiejszego odcinkowego. Pyk. 371. O, słabo, nie? Niestety nie działa już ten glitch chyba na otwieranie drzwi w pojedynkę w rezydencji El Rubico. Wiecie, tam można było sobie zgliczować i otworzyć drzwi w pojedynkę. Wszyscy się dziwili, Lucek, jak ty to robisz? Co ty zrobiłeś? No, to da się tak zrobić. No i teraz tak, wchodzimy sobie na łódkę i wejdę sobie kanałem odpływowym od razu do rezydencji El Rubico. Pyk. Zgarniamy tam hajsy, staramy się oczywiście nikogo nie zaalarmować, bo no wiecie, mam jakby tylko jedno podejście, nie? Nie mogę zresetować, zrobić szybkiego resetu, bo inaczej elitarne wyzwanie mi przepadnie. Tego raczej nie chcemy, co? Więc tak, tutaj od razu opływamy, zakrącamy, pyk. O, zakrącaj, żeż motorówko. Czekaj, to nie tu jeszcze. Tutaj. Pyk. I skaczemy. No i skaczemy, dobra. Prawie, że idealnie pod... w miejsce, gdzie mamy się pojawić, czyli do kanału odpływowego. Przecinamy szybko kraty. Idziemy do rezydencji. Pyk. Kurde, tyle kasy. Ja pierwszy raz chyba mam nie, drugi raz mam diament, a robiłem tych napadów z dziesiątki razy. Nie wiem, chyba z 20-30 razy robiłem te napady, naprawdę. Przecinamy, hops. I przecięte, dobra. Wchodzimy do środka. Tak, mamy oddycharki. Dobra, wchodzimy. Postaram się eliminować jak najmniejszą ilość tych, bo ich nie trzeba właściwie eliminować, oni są ślepi. Nic nie widzą, nie zwracają na ciebie uwagi, po prostu biegasz, wiesz, ukradasz wszystko za każdym razem. Jest takie proste. Ja mam nadzieję, mam wrażenie, że Rockstar usunie ten napad. On jest za łatwy, słuchajcie, on jest za łatwy. Jeszcze teraz, o kurde. Dobra, tego strażnika nie musimy załatwiać, możemy od razu biec. Tyk, tu mamy kamerę. Prościzna. Tu mamy ziomeczka, jego szybko musimy wyeliminować. I prosto do skarbca, nie? Lo vi hace poco. Sí. Seguro se lo olvidó ese pendejo. Be careful.
Rodrigo's personal bodyguards. They know they're soldiers and they will know you are not one of them, no matter what uniform you are wearing. Okej. I pięknie. Wchodzimy. Mamy nawet klucze do bramy. Ekstra. Dobra, zabieramy z sejfu pieniążki. O, no mało będzie tego dodatkowego łupu. Nie wiem, czy uda mi się 2,5 miliona zgarnąć. No nie wiem, mam kurcze obawy. Dobra. Proszę bardzo. Hakujemy odciski palców. Chyba wszyscy uwielbiacie to robić za każdym razem, nie? No, trzeba niestety przez to też przebrnąć. I zrobione, otworzone, wchodzimy zabrać najfajniejszy chyba łup w całym GTA, co? Wchodzimy sobie do środeczka, do windy, pyk. I patrzcie teraz, co tutaj mamy. Zobaczcie, jaki piękny diamencik. Czyż nie jest piękny? Pyk. Wchodzimy, otwieramy, przecinamy. Mam nadzieję, że się zmieszczę w ogóle w czasie, ale chyba tak. I uwaga. No i pięknie, proszę bardzo. Ile się pojawi? Ja pierdziut. Wiem, że mógłbym tutaj bocznymi drzwiami wyjść, ale trzeba by było jeszcze te odciski palców zrobić. Nie chce mi się tego robić. Tutaj nie wiem, czy obrazów chyba nie mieliśmy do zabrania, nie? Więc olewamy temat. Dobra, musimy poczekać, aż ten strażnik tutaj przejdzie. Chociaż w zasadzie też można byłoby go łatwo wyeliminować, ale... Niech sobie pójdzie, nie miejmy to z głowy. Pójdziemy do głównej bramy. Skok do wody. I do widzenia. Dobra, jeszcze kawałek. Może przy upadku mnie usłyszeć. Ops. Piękny upadek na głowę. Właśnie, miałem wam coś pokazać. Patrzcie na koszulkę. Nie ma koszulki, na Golasa biega. Asuka, coś ty z sobą zrobiła. Czemu, co, czemu nie masz ubranka, no? Wchodzimy do głównej bramy, otwieramy, strażnicy na mnie patrzą, na gołą babę latającą sobie po wierzchu. Po rezydencji nic z tym nie robią, nic absolutnie. Wchodzimy, jeszcze tak, dzwoneczek, pyk. Straszny to jest. No dobra. Strzelamy łepetynkę. Ciekawe, czy tamtego mi sięgnie gościa. Nie, za daleko jest. On tam, no tak, dosyć dobrze się przygląda okolicy. Trzeba na niego uważać, bo ja tam kiedyś też wtopiłem. Akurat spojrzał się w miejsce, gdzie ja jechałem motocyklem. I kurczę, mnie namierzył, poważnie. I robimy, moi drodzy, skok do wody. Betonowe krzaki, najgorzej, nie? Czekaj, gdzie jest mój motor? Tutaj się pojawił, okej. Najgorsze są to betonowe krzaki, no nie trzeba uważać, bo nigdy nie wiesz, który krzak jest akurat tym betonowym, nie? Najgorszy. I pyk, piękny skok. Dobra, i teraz sobie uciekamy. Nie wiem, czemu mi nagrywanie klipów zawsze się włącza. Znowu się włączyło, o co chodzi? Jak to wyłączyć, to nagrywanie klipów? Za każdym razem w tym miejscu, no. Szlak by to trafił. I płyniemy. Pyk, 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 pyk. No niestety, jak się gra na konsoli, trzeba cały czas na tym padzie klikać, żeby, wiesz, postać szybciej płynęła. I uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Po napadzie, kurde. 2,5 miliona prawie zarobione. Ciekawe, ile dostanę, bo powinienem dostać elitarne wyzwanie. Chyba tyle, nie? No niestety dodatkowe łupy tym razem miałem bardzo słabe. Jako tak, ale w sumie ile bym dostał za te takie lepsze łupy? Z 200 tysięcy? No i tak się cieszę z tego diamenta, bo dostajesz prawie milion więcej, nie? To jest w ogóle kosmos. Zobaczmy sobie. Jest platynka.
6,5 miliona. Kurczę, fajnie by było tak zgarnąć, nie? Faktyczny łup. 2 miliony 300, 100% łupu, proszę bardzo, ale dostajemy jeszcze elitarne wyzwanie. Powinienem dostać elitarne wyzwanie. Uwaga. Pełna torba nową. No musiałem mieć pełną, bo inaczej nie byłoby elitarnego. Kurczę, nie udało mi się zdobyć 2,5 miliona, ale uwierzcie mi, byłem blisko. Wystarczy zrobić sobie teraz dwa headhuntery albo jakąś taką misję dostawczą czy cokolwiek i już będziemy mieli do tego 2,5 miliona. Pięknie. Kurde. Ile? 15 minut i zarobiona kasa. Co z tą kasą zrobię? Nie wiem. Kupę szmalu, człowieku. Tak szybko. Ja pierniczę. 2 miliony 421 w 15 minut. W 13 według napadu, nie? Fantastyczny jest ten napad. Bardzo go lubię i robię go mega, mega często. Zaraz go sobie znowu zacznę i zobaczę, jaki będę miał teraz łup. Bo ostatnio miałem dużo razy tequilę, nie? Czyli ten najgorszy łup, za który się dostaje no mega, mega mało, dużo mniej niż za diament. No myślę, że diament się od razu nie pojawi, ale fajnie, że pojawił się teraz. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Hejas!